Chcecie One Love, to sprawdźcie, jak się robi One Love na Jamajce. Kochani, od wczoraj do mnie wydzwania niejaki Burumbanto, no jak w końcu odebrałem telefon, okazało się, że to jest jego engineer, czyli jego człowiek w studiu. No i twierdzi, że reprezentuje Burumbantona i organizuje sesję dub plate, sesję jingli, sesję nagraniową. I pyta się, jaki jest mój budżet. I jak sprawdziłem, że to jest fake, w bardzo prosty sposób. Powiedziałem, że zapłacę mu 80 euro. Że to jest mój budżet. Za dwa dub plate. Zgodził się. No i tutaj już na starcie widać, że to jest fake. No i później po tym rozmawiałem z nim kilka razy jeszcze, żeby przekonać się, czy naprawdę jest tak głupi, że myśli, że ja jestem tak głupi i ludzie w Europie są tak głupi, że się dadzą na to nabrać. Wysyłał mi cuda jakieś informacje przeróżne, informacje, jak mam wysłać pieniądze, PayPalem, Western Union i tak dalej, i tak dalej. Ja wiedząc, że to jest wałek, wysłałem mu oczywiście fejkowe potwierdzenie Western Union, po czym dzisiaj to sprawdzał, wiecie, ktoś wysłał tam jakąś swoją siostrę Deborę, czy jakąś tam asystentkę, sprawdzali to, wrócił do mnie, pytał się o moich znajomych, czy ja już namówiłem moich znajomych, bo chciał, żebym ich namawiał, żeby kupili te duplate'y. No i było bosko i w końcu, jak do mnie zadzwonił dzisiaj, to postanowiłem, że już chyba zakończę z nim tą zabawę w kotka i myszkę i go zdezaktywuję, że go po prostu zdemaskuję. No, a ten film jest po to, nie jest po to, żeby przypromować mnie. Nie muszę się promować, bo mnie znacie. Chodzi o to, żeby wam powiedzieć, że Jamajka nie jest taka piękna, szczera i cudowna. Ludzie, nie oczywiście, niektórzy nie są tak wspaniali, jak słyszycie w piosenkach reggae. Cała ta kultura nie jest tak super wspaniała, bezinteresowna i kochana, jakby wam się wydawało. Bob Marley nie bez powodu opuścił Jamajkę, wyjechał do Ameryki w szczytu swojej kariery, więc niech to da wam do myślenia. Jamajczycy są super, super specjalistami w robieniu wałków. Potrafią to robić bardzo dobrze. Myślę, że nawet lepiej niż my. Ale gorzej niż Indonezyjczycy, więc dlatego przepadają totalnie. łamią się na mnie, nie wiem, czy dałbym się nabrać Jamajczykowi. Pewnie na Jamajce bym się dał nabrać, ale tutaj na swoim gruncie nie. Posłuchajcie tej rozmowy. My friends, they wanna transfer the money, so for the same address, right? Yeah, the beer part. Oh yeah, PayPal, right. So there will be the same details for the PayPal? The same address and the same name? No, man, let's say that. Alright. You know me? Yeah. Belani Blackwell. So this is different than Brittany Davis. Yeah, Brittany Davis is in secretary, but Melanie Blackwell are the first who deal with the PFR. Oh, so there is a secretary assistant and you are the engineer, yeah? Yeah. All right. So your name is a label, you know. What's your name, sir? Hello? Yeah. My name is Greg, so what's your name? My name is Theo. Theo? Yeah. Alright. Because the address, the email, the address, the Facebook address was for Andre Popcorn. So, that's the thing I misunderstood. Because there was an address of Andre Popcorn as a Burumbantan, Mr. Burumbantan. So it's original. Yeah, it's original. We also work with Popcorn as well. Ah, so this is who is this? This is assistant of
Mr. Burubantan. Yes. Okay. So it's real, real profile, yeah? Yeah, so we have a couple dubs doing right now for a couple of people in Germany, you know. Uh-huh. Alright. Yeah, that picture we were sending yesterday was a session. That picture of Mr. Burubantan? Yeah, we had a session. We was in the middle of a session. Alright. From yesterday, yeah? Yeah. Okay. I got this photo, right? Oh, yeah, I see. In a tank top, right? Yeah. Also, yeah, I know this photo. This is from a movie, right? What movie? I think it's from a movie I saw before. Which is Burubantan. It's from a session as well. Yeah, I know that's not the same picture thing. Mm-hmm. Alright. Yeah. You say that's alright. So this the picture you sent me is from 14 November. Studio session today, inbox for information, voicing the plates. This is the same picture. It's not from yesterday. You see me, bro. So, you think we here in Europe, we are bomboclad stupid, right? Tell me true, brother. Huh? Fuckery. Fuck off. Scammer. Fucking scammer. A, i z tego co wiem, już ktoś się dał nabrać, ktoś wysłał 100 euro, przynajmniej z grupy, na której dzisiaj pojawiło się to ostrzeżenie. Więc bardzo mi przykro, że straciłeś swoją kasę, kolego. Nie wierz wszystkim Jamajczykom. Let's get together and feel alright. One love.